dobry Państwu. Za mną ogromny plakat wyborczy Tadeusza Truskolaskiego, który dwukrotnie sprawował mandat prezydenta Białegostoku, właściwie z ramienia Platformy Obywatelskiej, chociaż nieoficjalnie, ale popatrzcie, drodzy Państwo, jak wygląda manipulacja wyborcza, jak wygląda manipulacja propagandowa. Na tym plakacie mamy Tadeusza Truskolaskiego, który oczywiście założył komitet wyborczy Truskolaskiego, ale na tym banerze mamy Rafała Rudnickiego. Po prawej stronie, tutaj od mojej, jak na mnie patrzycie, w okularach, to Rafał Rudnicki. Przedstawię go Wam. To jest szef radnych PiSu w Radzie Miejskiej Białystok dotychczasowej kadencji. On zdradził partię PiS, zdradził swoich radnych i przeszedł nieoficjalnie do PO, przeszedł nieoficjalnie do komitetu Tadeusza Truskolaskiego. Rafał Rudnicki, drodzy Państwo, to był szef radnych PiSu w Radzie Miasta Białystok. Co to jest za komitet, drodzy Państwo, jeżeli szef radnych z PiSu zdradza swoją partię, bo tylko tak to można nazwać, i przechodzi do jakiegoś wydumanego komitetu, teoretycznie nazywanego bezpartyjnym, ale gdzie są wszyscy ludzie z partii, tak? Truskolaski przecież miał poparcie Platformy Obywatelskiej, Poliński, Platforma Obywatelska, Rudnicki, PiS, tak? Co to są za ludzie? To są ludzie, drodzy Państwo, którzy kandydują dla prywatnej korzyści. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że przecież ich kariera w administracji, ich kariera polityczna, to jest kariera, która została nakręcona przez PiS albo przez PO. A teraz oni udają, że nie są w PiSie albo nie są w PO, tak? Tylko zakładają swój komitet Truskolaskiego, który udaje, że jest niezależny. To są urzędnicy, którym trzeba przerwać karierę zawodową. Trzeba im przerwać karierę zawodową, nie głosując po prostu na nich i wysyłając ich na bezrobocie. Dlatego, że za kadencji Tadeusza Truskolaskiego w Białymstoku zlikwidowano największy zakład pracy, jaki w tym mieście był. 2000 osób straciło, drodzy Państwo, pracę. To był rynek na ulicy Jurowieckiej. Białostoczanie sami sobie stworzyli miejsca pracy, handlowali i byli konkurencją dla zagranicznych sklepów. Ci ludzie, którzy są na tym plakacie, byli w Radzie Miejskiej w tym czasie, kiedy miasto wydało decyzję o likwidacji tego rynku. Oni mają na swoich rękach, drodzy Państwo, krew. Autentycznie mają krew, bo według prawa międzynarodowego stwarzanie warunków dla ludności czy dla mieszkańców, takich warunków, że nie są w stanie zarobić na życie i dzięki temu można ich biologicznie wyniszczać, to jest ludobójstwo. No to przecież, jeżeli Białostoczan się w mieście Białymstoku pozbawia, drodzy Państwo, pracy, to się robi z nich bezrobotnych, tak. A bezrobotni nie mają minimum socjalnego, czyli po prostu są na krawędzi wyniszczenia biologicznego. Na tych ludzi z tego plakatu nie wolno głosować, z tego powodu, że narobili w Białymstoku ogromnych afer, ogromnych przekrętów. Na tym banerze widzicie Marcin Szczudło. To jest człowiek, który był w poprzedniej kadencji w PiSie. Czyli, drodzy Państwo, jeżeli prezydent, były prezydent, który był popierany przez Platformę, dzisiaj startuje pod swoim szyldem, pod swoim nazwiskiem, jeżeli go popierają działacze partii politycznych, którzy przepisują się do tak zwanych niezależnych, w nawiasie niezależnych komitetów pod nazwiskiem znanej osoby, to, drodzy Państwo, to jest komitet po prostu zwykłych urzędasów. Jeżeli na to zagłosujecie, to w Białymstoku się nic nie zmieni. Będzie to, co było dotychczas. Zostaniecie po prostu bez pracy. Tutaj sobie podają ręce. Widać, że Tadeusz Truskolaski czuje się mocnym kandydatem, dlatego że nie startuje i nie jest popierany przez Platformę, tylko startuje pod swoim nazwiskiem. Ale to jest możliwe tylko dlatego, że dwie kadencje pełni funkcję prezydenta miasta, czyli jest znany. Ale jest urzędasem i tutaj człowiek z PiSu, Szczudło,
który współpracuje z człowiekiem z PO. Czyli sami widzicie, że urzędasy współpracują między sobą, żeby w tych wyborach znowu mieć pracę na następne 4 lata. Nie głosujcie na urzędasów, bo oni dla was nic nie zrobią. To się dla was skończy na następne 4 lata chodzeniem po pustym Białymstoku i szukaniem pracy. Bo pieniądze znowu będą wydawane na jakieś imprezy kulturalne, na jakieś instalacje kulturalne, ale nic nie pójdzie na zakłady pracy. Miasto będzie zadłużane, aż w końcu wkroczy komornik do Urzędu Miejskiego Białystok.